Polskie Radio. Skandal wokół maili Marka Niedźwieckiego. Dziennikarz sam ustawiał listę przebojów Trójki? Polskie Radio przedstawiło w sądzie wiadomości e-mail, które Marek Niedźwiecki wymieniał z Bartoszem Gilem. Słynny prezenter w korespondencji wskazywał, który artysta i na jakiej pozycji powinien znaleźć się w prowadzonym przez niego zestawieniu kultowej listy przebojów Trójki. W połowie maja 2020 roku wybuchła afera związana z radiową Trójką. Chodziło o notowanie listy przebojów Trójki, prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego. W piątek 15 maja na pierwszym miejscu znalazła się piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. Muzyk krytykuje w niej zachowanie Jarosława Kaczyńskiego z 10 kwietnia ubiegłego roku. Polityk w środku epidemii odwiedził groby bliskich i ofiar katastrofy smoleńskiej. Chociaż cmentarz w związku z obostrzeniami był zamknięty dla odwiedzających. Kilka godzin po emisji listy przebojów notowanie zostało unieważnione przez władze stacji. Tłumaczono to złamaniem regulaminu oraz manipulacją przy liczeniu głosów, co zafałszowało wynik końcowy. Decyzja ta wywołała oburzenie słuchaczy i artystów, podniosły się nawet głosy o cenzurze. Oskarżenia o nieuczciwość w przygotowaniu audycji zabolały Marka Niedźwieckiego, który po 35 latach zdecydował się odejść z Trójki. Były dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski i wicedyrektor Mirosław Rogalski. Publicznie zarzucili Markowi Niedźwieckiemu, Halinie Wachowicz i Bartoszowi Gilowi, że ci manipulowali przy wynikach listy przebojów Trójki. W sądzie toczyła się sprawa w związku z tymi oskarżeniami, ale na początku lipca dziennikarz wycofał pozew. Gdyż stwierdził, że nie chce już zajmować się przeszłością. Tymczasem w głośnej sprawie pojawiły się nowe fakty. Polskie Radio. Marek Niedźwiecki ustawiał listę przebojów Trójki? Serwis gazeta.pl ujawnił niedawno wiadomości e-mail wysyłane ze służbowych adresów prezentera radiowego oraz współpracującego przy liście przebojów Bartosza Gila. Polskie Radio wykorzystało je w sądzie, aby udowodnić, że Niedźwiecki manipulował notowaniem listy przebojów Trójki. Z upublicznionej korespondencji wynika, że 15 maja Bartosz Gil wysłał prezenterowi listę utworów w ustawieniu wskazującym, że głosy zostały już zliczone. Na pierwszym miejscu znalazł się Bartas Szymoniak z utworem Wojownik z miłości. Kazik był na miejscu drugim. Gazeta.pl donosi, że
Przy utworze Szymoniaka znajdowała się jednak w nawiasie cyfra 6, a przy Kaziku cyfra 1. W notowaniu wyemitowanym na antenie Kazik był na pierwszym miejscu, a Szymoniak na szóstym. To jednak nie koniec. Marca 2020 roku Niedźwiecki wysłał służbową wiadomość Gilowi, w której wskazał utwory, które ostatecznie znalazły się na pierwszych 13 miejscach. Bart, opadają mi ręce i wszystko. Poproszę Pearl Jam, Alanis, Daira, Zawiałów, Nowa, Ozzy Under, Wiśnia, Pure, Król, Głodne dusze, Pearl Jam, Nowa. Red Box, Punk Fu, Nick Cave, Fish Emade, Jelonek. Dalej jak jest, ale wyrzuć Bowie, Space i Król, te smaki, a przywróć Ozzy i Elton, a na 30 nowość, Booker T, Dash Raid. Dzięki, Marek. Marca dziennikarz muzyczny napisał do współpracownika. Prawie jest ok, jestem w niebie, zrzuć na 20 miejsce. Wywal Lao He i Traperów. Wchodzą do top 30 Mortas i Morisse. Na 50 wstaw Kozakiewicza, zamiast Podsiadły. I to tyle zmian na dziś. Dzięki, M. Marek Niedźwiecki ustosunkował się do rewelacji dziennikarzy Gazeta.pl. Z uwagi na nieszczelność systemu do głosowania na listę były wprowadzane korekty wyników na podstawie analiz ilości błędnych głosów. W porozumieniu z odpowiednimi jednostkami Polskiego Radia. Jarosław Jakimowicz atakuje Marka Niedźwieckiego, okradałeś mnie. Jarosław Jakimowicz opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził swoją frustrację zaistniałą sytuacją. Prezenter TVP Info nie szczędził ostrych słów Niedźwieckiemu. Marek Niedźwiecki wredny manipulat i oszust. Okradałeś mnie od 1982 roku podwójny wykrzyknik. Bo jako naiwne dziecko wysyłałem kartki chcąc usłyszeć moich ulubionych wykonawców. Od 3 listy słuchałem twoich ustawionych notowań podwójny wykrzyknik artyści ci, którym zniszczyły z kariery powinni ciebie do sądu podać. Środowisko wie również o twoich innych gustach podwójny wykrzyknik. Ciekawe czy to miało również wpływ na to kogo promujesz? Wstyd podwójny wykrzyknik żenada podwójny wykrzyknik pisownia oryginalna, redaktor. Co myślicie o tej sprawie?